Decyzja konserwatora zabytków Igora Strzoka o całkowitym wstrzymaniu prac przy przebudowie mostu Tczewskiego spowodowała, że zwiększyły się koszty inwestycji. Zarząd powiatu został zmuszony do podpisania aneksu z wykonawcą. Firma Banimex ma znacznie zmniejszony zakres prac niż pierwotna umowa. Pod koniec września ubiegłego roku pomorski wojewódzki konserwator zabytków Igor Strzok podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu prac. Dopiero na początku grudnia Magdalena Gawin, generalna konserwator zabytków, w całości uchyliła postanowienie wojewódzkiego konserwatora. Nieodpowiedzialna, błędna decyzja Strzoka oraz opieszałość organu nadrzędnego, czyli Ministerstwa Kultury, spowodowały wzrost kosztów inwestycji. Sytuacja była i jest skomplikowana, bo decyzja konserwatora zapadła tuż przed zimą, okresem, w którym nie można prowadzić prac w nurcie rzeki. Inwestor, powiat tczewski, nie otrzymał zgody zarządcy rzeki Wód Polskich na kontynuowanie przebudowy. Zarząd powiatu musi za to zabezpieczyć teren budowy przed katastrofą i zniszczeniem, degradacją nowo wybudowanych elementów mostu. Dlatego pieniądze przeznaczone na odbudowę obecnie są wydatkowane na zabezpieczenie. Jaki obecnie ten zakres jest wykonywany i do kiedy ewentualnie będzie zakończony? Kiedy będzie zakończony? Zgodnie z zaleceniami Wód Polskich trwają prace zabezpieczające mostu Tczewskiego, czyli kontynuacja przy przyczółku od strony Tczewa, zakończenie tego. Zmiana jest tylko w nazewnictwie, czyli prace zabezpieczające, natomiast dla mnie to są również prace budowlane. One by się i tak odbywały, wiadomo, że w terminie wcześniejszym, no ale w związku z decyzjami. Czyli Banimex pracuje, żeby ten obiekt był wykończony, można powiedzieć, tak? Tak jest. Na pewno od strony Tczewa wykończony. Jeżeli chodzi o wyspę, zabezpieczony. I oczywiście nowe zabezpieczenie pozostałej części mostu w sposób taki bardziej solidny, jak gdyby. Mówimy o tym pozostałej części STB. STB, oczywiście, tak. No która, oczywiście jest posadowiona na podporach, tak? Tak. I zabezpieczamy oczywiście, dwa lodołamacze zabezpieczają akcję na wypadek zimy kry. Mhm. Demontaż przęsła ESTB nie będzie dokończony, ale specjalnie chroniona, nowo posadowiona podpora podtrzymuje pozostałość przęsła, zabezpieczając obiekt przed katastrofą. Poprzednie dwie podpory będą zdemontowane, tak jak inne elementy, które były posadowione w nurcie rzeki. W związku z decyzjami, postanowieniami konserwatora, które wydał, niemożliwym stało się zrealizowanie tego kontraktu w oparciu o pierwotne założenia, czyli cały projekt i to, co obejmował przetarg, którym się zajmujemy. W związku z tym wprowadzone zostały prace zabezpieczające, zmierzające przede wszystkim do zabezpieczenia pozostałej części konstrukcji ESTB przed okresem zimowym. My to zabezpieczamy, jak widać warunki nie są do końca zimowe, co tylko nam sprzyja i trochę usprawnia tą pracę, dlatego staramy się to maksymalnie wykorzystać. Pracujemy również po zmroku, od wczesnych godzin porannych. Jednakże nie wiadomo, jakie dalsze losy będą tego mostu, ile jeszcze zim będzie musiał przetrwać, stąd konstrukcja musi być na tyle solidna, żeby wytrzymała nieograniczoną ilość lat tak naprawdę. Budujemy jedną dużą masywną podporę otoczoną komorą ze ścianki szczelnej. Ta komora będzie też wypełniona gruntem, gruzem, narzutem kamiennym, będzie dookoła obrzucona, tak żeby przeciwstawić się podpukiwaniu tej ścianki i zabezpieczyć w maksymalnym stopniu tą podporę przed degradacją, tak żeby ona zawsze stała w tym samym miejscu i spełniała swoją rolę. Od strony górnej rzeki przed podporą będzie również wykonana stalowa izbica. Wszystko posadowimy na palach rurowych. Pracy jest naprawdę dużo i będziemy jeszcze demontowali dwie podpory tymczasowe, które też za mną widać. One nie mogą tutaj zostać, bo są zbyt wiotkie i na pewno lód, gdyby w nie uderzył, czy nawet wyższy stan wody, może spowodować ich destrukcję. Wykonawca pierwotnie miał zbudować w miejsce starego nowy filar mostu znajdujący się w nurcie rzeki. Stary filar nie został nawet zburzony, za to wyspa musiała być zabezpieczona przed zimą. Z aneksu negocjowanego przez starostwo i Banimex wynika, że filar w nurcie Wisły w obecnym etapie inwestycji nie zostanie zbudowany. Pokłosiem wszystkich decyzji konserwatora, jak już wspomniałem, jest stworzenie zabezpieczenia wszystkich tak naprawdę konstrukcji, które my tutaj budowaliśmy. W związku z tym nie mogliśmy podjąć się dalszej rozbiórki filara i wybudowania nowego, gdyż to zbyt dużo czasu po prostu by trwało. Dlatego jest tutaj też wykonana cała komora ze ścianki szczelnej. Wykonywać będziemy jeszcze w tej komorze tylko fundament pod izbicę już docelową. Są tam już posadowione pale rurowe.
tym lub w przyszłym tygodniu zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się tutaj uda na budowie poukładać. Będziemy wykonywać tę izbicę. Banimex ma do końca marca zakończyć wszystkie zadania zawarte w aneksie, w tym wykonać zamknięty stan surowy przyczółku. Przyczółek składa się z trzech kondygnacji podziemnych tak naprawdę, bo każda z nich gdzieś tam wchodzi trochę w głąb. Mamy trzy kondygnacje, każda w wysokości około 3,5 metra do 3,80. Powierzchnia użytkowa w każdej tej kondygnacji to jest ponad 600 metrów kwadratowych. O tym, że tutaj dzieje się na budowie bardzo dużo, świadczy to, co dzieje się przede wszystkim na przyczółku. Mieszkańcy Tczewa chodzą, podglądają, widzą, że tam są takie zaawansowane prace, chyba zmierzające do zamknięcia stanu surowego. Dokładnie tak, zamykamy to tylko i wyłącznie stanem surowym. Kończymy teraz strop żelbetowy na poziomie jezdni. Po wykonaniu tego stropu jedynie demontujemy wszystkie szalunki, przygotowujemy tą powierzchnię w takim stopniu, żeby ona po prostu jakoś się prezentowała. Nie będziemy tego obkładali docelowo okładzinami kamiennymi, tak jak było przewidziane projektem. Nie robimy również balustrad i płyt chodnikowych, które były przewidziane. Jedynie będziemy dostarczali te materiały z racji tego, że w momencie, w którym wszystkie decyzje i postanowienia się pojawiły, już mieliśmy te materiały wyprodukowane, zakontraktowane, wobec czego zamawiający poniekąd był zmuszony do tego, żeby je od nas odkupić. Przestój w środku inwestycji oraz prace zabezpieczające pochłonęły wiele milionów złotych, przez co nie będzie w tym etapie wykonanych kilka ważnych elementów odbudowy, m.in. filar na wyspie, elewacja i balustrady przyczółka, otoczenie tego obiektu, czyli wzmocnienie brzegu, odcinek drogi dojazdowej do mostu, schody na bulwar i wskaźnik poziomu wody w Wiśle.